Cześć, z tej strony Jarek poleca. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek niż zwykle. Więc co? Zaczynamy. Dzisiaj będzie propozycja płyty Evangelis, Short Stories. Spójrzmy co tam w środku. Tak się przyglądałem przez dłuższy czas i to są ptaszki, prawda? To są ptaszki. No nic się na okładce nie dzieje praktycznie. Jakiś numer kolejny, ewidencyjny płyty. No i tutaj te ptaki, nieduże. Druga strona. Strona pierwsza. Raz, dwa, trzy, cztery utwory. Szukamy strony drugiej. Strona druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów. Tutaj jeszcze raz, Anderson wokal. Spójrzmy jak wyglądają razem, to przyjaciele, bo nagrali kilka płyt ze sobą. Wytłoczyła płytę firma Polydor. Jeszcze tu jakiś numer mamy pod spodem. Dalej. Evangelis instrumenty. Rok tłoczenia 1980. Z tego co widać, to niemieckie tłoczenie to jest. Tak. Tu ktoś kolekcjonował i 54 numer. Coś tu jeszcze jest. Aha. Czyli Evangelis, tutaj cała elektronika. Ok. I tak wygląda płyta cała. Zobaczymy co w wkładce. Wkładka. Słowa. To jest zawsze świetna sprawa, jeśli są słowa. Krótkie historie. Tu powtórzenie informacji z okładki. Jakaś impresja. Nic szczególnego. Ja się nieraz dziwię, że potrafią takie nic nieznaczące fotografie dawać. Przecież mogłoby być jakiś naprawdę piękny widok, a nie takie rozmyte wszystko. No nijakie. No, jestem niezadowolony. Tak samo z drugiej, następnej strony. Też. Widok taki sobie, no, akwarelu namalowany, nic szczególnego. Powtórzenie. Tak. Słowa. I mamy tu jeszcze coś. No to prawa do muzyki są w Niemczech, w Anglii. Ok, zobaczmy teraz samą płytę. Tak wygląda płyta. O, zbliżenie. Made in West Germany. Czyli w zachodnich Niemiec, tak? No zobaczymy jak będzie grała. Znaczy ja wiem jak będzie grała. Gra bardzo dobrze. Druga strona. No, to super, 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 super. I teraz chcę wam pokazać jak ja czyszczę płyty. Ona była już myta, bo zwykle kupuję płyty już umyte. To i teraz z fibry mam taką ściereczkę i normalnie przed położeniem. O, patrzę czy wszystko ok. Tu jeszcze do poprawki. No i taką płytę kładę już na gramofon, na talerz. No właśnie, jak to cudo teraz gra? Spójrzmy.
Dziś taki tutaj utwór. Out in the woods we play our songs and travel through the woodlands together. Trochę trzeszczy, ale ogólnie płyta gra bardzo dobrze. Swoje lata ma 40 lat, prawda? Bardzo relaksacyjna muzyka. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija, a teraz jeszcze troszeczkę muzyki posłuchamy. Trzymajcie się zdrowo. Myślę, że to już będzie koniec odcinka. Cześć.